Hej, witajcie na mojej lekcji. Zapraszam do nauczenia pierwszych czterech ustanek mojej choreografii. Zaczynamy od slajdu w prawą stronę. Wychodzimy z rozłożonymi ramionami w ten sposób. Kończymy ruch palcem wskazującym przed siebie. To samo robimy w drugą stronę. Kończymy klikiem z dostawioną prawą nogą stojącą na pół palcach. W rozliczeniu wygląda to mniej więcej raz, dwa, trzy, cztery. Okay? Wychodzimy w tył, ręce idą dołem, całym szerokim łukiem wychodzą górą i uderzają w klatkę piersiową. Bum! I stąd zaczynamy kolejny ruch. Czyli jak mamy raz, dwa, trzy, cztery, tu jest pięć, sześć, przeskakujemy na lewą nogę w ten sposób. Prawą przekraczamy lewą nogę, stawiamy ją z przodu. Wychodzimy znowu na lewą, robiąc ruch podobny do rzutu kulą do kręgli, z tym, że robimy to dłuższym pociągnięciem. Zaczepiamy nóżkę zaraz chwilę po tym jeszcze za sobą, po czym robimy kolejny ruch. Kopnij, postaw lewą nogę i wychodzimy gwałtownie w górę. Cyk! Ok, spróbujmy to teraz z liczeniem, tak żeby było matematycznie zrozumiałe. Idziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i raz. Na dwa zaczepiamy i trzy, bo mamy dwa akcenty pomiędzy dwa a trzy, więc wychodzimy i trzy. Na cztery wychodzimy w górę. Jedziemy dalej. Odstawiamy lewą nogę. W tym samym momencie krzyżujemy dłonie na swoich barkach. Robimy tak zwany krok, bow change, czyli lewa, prawa, przestawiona na krzyż. I mamy raz i dwa. Teraz odstawiamy znowu lewą nogę. W tym samym momencie krzyżujemy znowu łokcie przed sobą. Podnosimy jakby lewą nogę i dostawiamy do pozycji wyjściowej. Spróbujmy to jeszcze raz powtórzyć od samego początku właśnie z liczeniem. Zobaczmy, jak to powinno się sklejać między mniej więcej ze sobą. Więc jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i raz, dwa i trzy, cztery, jest pięć i sześć, siedem i osiem. Ok, tym samym mamy już dwie ósemki. Przejdźmy w takim razie do trzeciej. Zrobiliśmy siedem i osiem. Znowu powielamy ruch zwany bow change, czyli na krzyż lewa, prawa. W tym samym momencie otwieramy rączki, tak jakbyśmy mieli w lewej dłoni rękawicę baseballową i dobijamy pięścią prawą ręką do lewej dłoni. Więc mamy i raz, dwa, otwieramy sytuację. Tutaj stoimy prawą nogą na pół palca, twarzą skierowaną w prawą stronę, w prawą naszą stronę, a rączki wyprostowane z dłońmi w pozycji, tak jakbyśmy trzymali je nazwijmy to na parapecie. Ok? Czyli zrobiliśmy i raz, dwa. Teraz znowu robimy bow change, tyle że tym razem prawa, lewa noga na krzyż. I przejdź. I odstaw do pozycji wyjściowej, która jest jedną z najwygodniejszych pozycji tanecznych, bo możemy sobie stać w ten sposób. I od tego momentu wychodzimy taką na zakładkę. Nasze stopy pracują w sposób pięta, palce, pięta, palce. Okay? Czyli kiedy jesteśmy na pięcie prawej nogi, to jednocześnie na pół palcach lewej. Więc to wygląda w ten sposób. I w ruchu mamy przejdź, przejdź i tyle. Okay? Spróbujmy wrócić jeszcze do początku i połączyć ten ruch z tym, co już zrobiliśmy do tej pory. Więc mamy i raz, dwa i trzy, cztery. Okay? Zapomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ mamy tutaj i raz, dwa. W związku z tym, kiedy robimy bow change prawo na lewo, wychodzimy z dłońmi złożonymi w piąstki w ten sposób, małym łukiem, wychodzimy górą, odstawiając prawą nogę, a nasze dłonie wędrują na naszych biodrach. Od tego miejsca zaczynamy przejście. Jeden kroczek, drugi kroczek, wykańczamy go krzyżując nogi, stawiając lewą nogę z tyłu i robimy małą rotację naszego tułowia w ten sposób. Okay? Z tego miejsca wychodzimy
Zaczynając ruch od naszego lewego barku, wystawiamy palec wskazujący znowu w kierunku widza. Znowu stoimy na półpalcach prawej nogi, z kolanem też skierowanym w kierunku widza. Więc mamy stąd. Wyjdź, pokaż i znowu wejdź na prawą ręką na lewy bark. Więc mamy tak, na rozliczenie będzie wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Jest. I raz, dwa i trzy, cztery, pięć i sześć i siedem, osiem. Ok? Tutaj mamy pauzę. Zróbmy teraz wszystko od samego początku, sklejmy do całości, bo prawdopodobnie zrobiliśmy właśnie już cztery ósemki, pierwsze cztery ósemki mojej choreografii. Zróbmy to z rozliczeniem. Uwaga, 5, 6, 7, 8, idziemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i raz, 2 i 3, 4, 5 i 6, 7, 8 i raz, 2 i 3, 4, 5 i 6 i 7, 8. Dorzucę jeszcze małe ruchy do tej ósemki, bo są jakby nieodłącznym elementem i łącznikiem pomiędzy tą ósemką a następną. Ruch zależy właściwie tylko od Was, bo mamy do zaznaczenia trzy dźwięki, które są dla Was freestylem. Ja to robię w ten sposób, wskazuję trzy różne kierunki dłonią, więc możecie sobie, skakując na obie nogi, mamy trzy szybkie ruchy z tego miejsca, tyk, 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 jakiekolwiek, ok? I tu mamy trochę luzu, na tym kończymy nasze cztery pierwsze ósemki choreografii. Powtórzmy teraz pierwsze cztery ósemki zgodnie z rozliczeniem, czyli zaczynamy na 5, 6, 7, 8, idziemy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i raz, 2 i 3, 4, 5 i 6, 7, 8 i raz, 2 i 3, 4, 5 i 6 i 7, 8 i raz, 2. Ok? To były pierwsze cztery ósemki mojej choreografii. A teraz zapraszam do nauki kolejnych czterech ósemek, ostatnich już mojej choreografii do piosenki Like I Love You. Jak wcześniej robiliśmy, zakończyliśmy ostatni ruch na cztery. Ten akcent jest u Was dowolny, więc możecie sobie klasnąć, pyknąć, kliknąć, zrobicie co chcecie. Po prostu zależy mi na muzykalności i wykończeniu ruchu. Tu jest odrobina luzu, bo mamy 5, 6, 7 i wchodzimy na refren z lewą nogą, na którą wskakujemy, wyprostując prawą nogę i robiąc pozycję flex stopy. Prawa ręka wychodzi od ciała przed siebie w górę, oczywiście w prawą stronę, tak jak pokazuję w tym momencie, z rozpartymi palcami prawej dłoni. Więc mamy, jak zrobiliśmy to, 4, 5, 6, 7, jest 8 i raz. Wychodzimy krokiem lewa, prawa, lewa, kłaniamy się w tym momencie, robiąc taką kołyskę ramionami w tą stronę. Czyli mniej więcej jest to w rozliczeniu 4, 5, 6, 7, jedziemy 8 i raz. Stąd uderzamy pięściami w tą stronę, na wysokości gdzieś prawego kolana. W tym samym momencie krzyżujemy też nogi w takiej małej rotacji, trzymając prawą nogę na cały czas napięcie, czyli jakby mamy uderzenie tutaj. Wychodzimy do góry, odstawiając znowu tą samą lewą nogę, którą właśnie skrzyżowaliśmy przez chwilę. Kładziemy ręce mniej więcej na wysokości naszej klatki piersiowej i działamy tak jak dawny kasownik do biletów, robiąc ruch, ale przekładając całe ciało i pozycję na lewą stronę w ten sposób, na tyk, cyk, krzyżujemy nogi w zupełnie drugą stronę, prawa idzie w tył. Czyli jak zrobiliśmy 8 i raz, 2 i 3 jest puste, dopiero wchodzimy szybko na i 4. Z tej pozycji
Zabieramy prawą ręką przestrzeń naprzeciwko siebie, odgarniamy ją w prawą stronę. Lewa noga, która jest z przodu, robi dużym łukiem, takie round, rondo. Przechodzimy z ciężarem ciała na lewą nogę właśnie, po czym na prawą. Mniej więcej chodzi mi o to, żebyśmy z tej pozycji, kiedy mamy lewą nogę tutaj, wychodzimy z mocnym przy impetem w dół, idziemy w dół, przejdź i złap bit w tym momencie. Teraz wychodzimy z łokciem w dół, to nas sprowadza do mniej więcej na lewą nogę, podnosząc lewy łokieć lewej ręki oczywiście. Czyli mamy 8 i raz, 2 i 3 jest puste i 4, 5 i 6, 7. Na ostatni ruch tej ósemki wchodzimy slajdem do przodu, takim jakbyśmy chcieli podejść, powiedzieć, ej, co jest, nie? Nasze dłonie robią gest coś na zasadzie takiego uderzenia. W tym momencie, kiedy uderzamy gdzieś na tym poziomie naszych bioder, otwieramy palce, które wędrują razem z całymi dłońmi do góry. Zrobiliśmy 6, 7, 8. Idziemy z drugą ósemką. Z tego miejsca 8 i raz, znowu powtarzamy ruch, tym razem nie strząchając palcami, tylko skanujemy nasz tułów takim oto ruchem. Więc jak zrobiliśmy 8 i raz, 2, odstawiamy prawą nogę do tyłu, prawą rękę, dłoń kładziemy na lewym barku, lewą dłoń na prawym biodrze, po czym zaznaczamy 3 wyraźne dźwięki. W tym momencie jest chyba przygrywka gitarowa. Robimy raz i dwa, mniej więcej w ten sposób. Robiliśmy 8, raz, 2, w rozliczeniu mamy i 3, 4, wstajemy, teraz kopiemy lewą nogą, spadamy na tę lewą nogę, odwracamy tułów i szybkim ruchem odwijamy ciało do frontu, trzymając cały ciężar na prawej nodze z profilem, mniej więcej wygląda to w ten sposób. To jest dość szybki manewr, w rozliczeniu będziemy go układać w ten sposób. Zrobiliśmy 8, raz, 2 i 3, 4, 5 i 6. Z tego miejsca otworzyliśmy tutaj pozycję, wychodzimy w dół głową i 7. Teraz kopnij prawą nogą, postaw prawą nogę, z lewej, ręce nie grają tutaj żadnej roli, po prostu starają się nie przeszkadzać, tylko mamy tutaj pozycję dość czystą, grają tutaj nogi, kopnij, postaw, odstawiamy lewą nogę z otwartym kolanem, zamykamy ją z przodu, stawiamy teraz piętę, tak. W tym samym momencie podnosimy łokcie do góry, bardzo energicznym ruchem i manewrując prawą nogą, podnosimy kolano do góry, robiąc i. Taką sekwencję ruchów. Więc wracając do tej ósemki, zaczynamy od raz, dwa i trzy, cztery, pięć i sześć i siedem, osiem i raz, dwa i trzy. Z tego miejsca puszczamy wszystko, spadamy na prawą nogę. Wygląda to tak, jakbyśmy zrobili naskok na obie, otwierając ręce w ten sposób. Teraz robimy podejście do przodu na zasadzie lewa, prawa, lewa. Takim dość luźnym, swobodnym ruchem. Więc jak spadamy tu mocnym impetem, to tutaj luzujemy całą sytuację, chodząc lewa, prawa, lewa. Wracając do tej ósemki, policzymy ją sobie od początku i dorzucimy kolejny ruch. Czyli mamy raz, dwa i trzy, cztery, wchodzimy, pięć i sześć, głowa i siedem i osiem i raz. Mamy nadźgane tutaj kilka dobrych ruchów i raz, teraz jest dwa i trzy. Z impetem wchodzimy w dół, czyli na obie nogi spadamy, cztery. Teraz jest 5 i 6. Kontynuujemy ruch dalej. Zobaczmy to jeszcze raz. Czyli mamy raz, 2 i 3, 4,
5 i 6 i 7 i 8 i raz i 2 i 3, 4, 5 i 6. Teraz robimy swobodnym znowu ruchem 7 i prawa, lewa. Odstawiamy prawą nogę i robimy ruch na zasadzie takiego slajdu, który już robiliśmy na samym początku. Czyli jak jest 7 i 8. Na 8 nasze ciało robi swobodny ruch. Do tego dokładamy wave'a, tak zwaną tą falkę ręką, którą robimy w tym miejscu. Jest 7 i 8. Ostatnia ósemka. Wychodzimy raz, dwa. Ten ruch jest długi, więc jak przekładamy ciężar ciała, raz, dwa, kopiemy lewo, prawą nogą i trzy. Zwróćmy uwagę na to, żeby przeciągnąć ten ruch, przeciągnąć slajd, żeby wydobyć całkowitą esencję tego ruchu. Potem przechodzimy spokojnie, po to, żeby zerwać. Tu. Odbijamy się prawą nogą, przechodzimy tu na drugą stronę, podnosimy pięty oraz kolana, przenosimy ciężar ciała na owe palce i spadamy na pięty po drugiej stronie. Z tego miejsca robimy znowu rondo lewą nogą, robimy je bardzo szeroko, przenosimy ciężar ciała na lewą nogę i zamykamy prawym kolanem. Tym samym sposobem zakończyliśmy czwartą już ósemkę drugiej części. Spróbujmy teraz policzyć sobie całość i zobaczyć, jak to będzie wyglądało w rozliczeniu, czyli poprawnie matematycznie. Tak więc, od naszego 4 mamy 5, 6, 7, jedziemy 8 i raz, 2 i 3 i 4, 5 i 6, 7, 8 i raz, 2 i 3, 4, 5 i 6 i 7 i 8 i raz i 2 i 3, 4, 5 i 6, 7 i 8 i raz, 2 i 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Zobaczmy teraz, jak będzie to wyglądało wraz z muzyką, czyli zatańczymy sobie choreografię do kawałka Justina. Okej, to była moja choreografia. Dziękuję za udział w lekcji. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Pamiętajcie o dwóch rzeczach. Mniej czasem znaczy więcej. Używajcie prostych ruchów. Ważne, żeby wszystko było zgodne z muzyką i wpasowane jak dłoń w rękawiczkę. Dzięki.